Miałem dzisiaj poopowiadać trochę o snach, bo pogodę mamy senną. Jest środek maja i zaledwie 13 stopni, więc coś nam w tej pogodzie trochę się pokaszaniło. Ale ta pogadanka o snach to w zasadzie taki przerywnik, bo dalej sprawdzam, w jaki sposób podostrajać ten sprzęt, który docelowo ma służyć nagrywaniu różnych wykładów i różnych rozmów na temat tego, co w skórze piszczy i w zasadzie tego, co dzieje się w człowieku na poziomach nieco mniej werbalnych, nieco mniej uświadomionych. Ze snami. Zajmij wygodną pozycję i zamknij oczy. W swoim własnym, komfortowym tempie i na swój własny sposób weź teraz kilka odprężających oddechów. Oddychaj luźno i swobodnie w swoim własnym tempie i tak, jak jest ci wygodnie. I kiedy tak oddychasz luźno i swobodnie, uświadom sobie swoje oddychanie. Uświadom sobie, jak oddychasz, i uświadom sobie relaks, rozluźnienie, które towarzyszy takiemu swobodnemu oddychaniu. I kiedy już złapiesz swój własny rytm oddychania, takiego odprężającego, pozwól, niech to rozluźnienie z każdym oddechem, ta świadomość rozluźnienia, rozpłynie się po całym Twoim ciele. Rozluźnia się tułów, rozluźniają się ręce, rozluźniają się nogi. Po prostu oddychaj i uświadom sobie swoje oddychanie. Tyle przecież możesz. Jak już czujesz to odprężenie, być może znasz jakąś technikę przywoływania energii, gromadzenia energii. Jeśli nie znasz, możesz sobie wyobrazić, że delikatne mrowiące albo ciepłe odczucia płyną przez Twoje ciało, towarzyszy im wrażenie światła. I możesz sobie wyobrazić i poczuć, albo wyobrazić, jakby to było poczuć, jak taka energia płynie wzdłuż Twojego ciała, wnikając przez podeszwy Twoich stóp, idąc wzdłuż nóg, przez Twój korpus i wychodzi przez czubek głowy. Jeśli chcesz, możesz tą energię zakręcić wokół ciała, tak żeby wychodząc opadała wokół ciała i wnikała z powrotem przez Twoje stopy i z jeszcze większą ilością energii, która płynie z dołu. A gdy to robisz, możesz sobie też wyobrazić, że z góry płynie inna energia, ta, która dotyczy psychiki, ta, która dotyczy emocji. Płynie przez czubek Twojej głowy, wzdłuż ciała w dół, przez klatkę piersiową, przez brzuch, przez Twoje nogi, przez kolana, przez stopy.
I możesz sobie wyobrazić, jakby to było poczuć, jak te dwie energie przenikają się. Jedna płynie w górę, druga w dół. Jedna wychodzi przez czubek głowy i zawija się, wracając przez stopy, a druga wychodzi stopami, zawija się i wraca przez czubek głowy. I każdy z tych strumieni z jeszcze większą ilością energii z dołu i z góry. I gdy to robisz, poczuj swoje oddychanie. Poczuj swoją świadomość oddechu. Pozwól, niech ta energia, którą gromadzisz, która płynie przez Twoje ciało, pozwól, niech zacznie gromadzić się w Twojej klatce piersiowej, ale także w Twoim brzuchu, w Twojej głowie, u podstawy kręgosłupa, w Twojej szyi, w gardle. Pozwól, niech przybierze naturalny kolor i naturalną wibrację tych części ciała, w których się gromadzi, a przez które płynie. Czujesz? Jeżeli już czujesz to delikatne mrowienie i to delikatne, być może jasne, być może przejrzyste, a być może jeszcze inne światło, przywołaj w pamięci jakieś miłe wspomnienie, takie, w którym rozpierała Cię radość, ale jednocześnie spokój. Być może było to jakieś uczucie bezosobowej miłości, a być może jakieś inne. Takie, w którym był ten flow. Takie, w którym było to poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest dobrze, że wszystko było dobrze i że wszystko będzie dobrze. Kiedy oddychasz, naturalnym jest, że to uczucie zgromadzi się w Twojej klatce piersiowej, tam gdzie Twoje serce. Ale ponieważ oddychasz, to uczucie rozpływa się po Twoim ciele, być może razem z krwią i być może razem z powietrzem, które wdychasz. Być może kiedy czujesz już ten wewnętrzny uśmiech, albo wyobrażasz sobie, jakby to było poczuć, taki wewnętrzny uśmiech, być może też odczuwasz obecność towarzyszącej Ci świadomości, kogoś, kto jest razem z Tobą tutaj. Zbierz swoje wrażenia, albo wyobrażaj sobie, jakby to było. Czy ta postać jest duża, czy mała? Jasna czy ciemna? Czy ta postać jest męska, żeńska, a może jeszcze jakaś inna? Może zadasz jej pytanie. Jak się nazywa? Jak możesz się do niej zwracać? I być może zapytasz, kim jest? Zbierz swoje wrażenia, albo udawaj, jakby to było, gdyby ta postać dała Ci taką odpowiedź w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.
możesz poprosić tą świadomość, tą obecność o jakiś dowód, że to doświadczenie, że jej obecność tutaj jest prawdziwa. Być może ta postać, ta obecność coś pokaże ci, da lub powie. Zbierz swoje wrażenia. I możesz zapytać ją o cokolwiek innego zechcesz, oddychając luźno, miękko i swobodnie. Być może komunikacja między wami nie odbywa się za pomocą słów, ale za pomocą uczuć, obrazów. Za pomocą wrażeń odbieranych w ciele, wspomnień. Zbadaj to. Być może to są kolorowe filmy, a być może tylko przelotne odczucia i obrazy. Być może to jest atmosfera. A gdy zakończysz, przygotuj się do powrotu do normalnego stanu świadomości. Po prostu pozwól, niech te kanały komunikacji i te kanały odbioru, które mają być zamknięte, niech z powrotem zamkną się jak płatki kwiatu. A ty powoli zacznij wracać do tu i teraz. Rozciągając mięśnie rąk i mięśnie nóg, rozciągając swoje ciało. Kiedy poczujesz, że jesteś już w swojej przestrzeni, bezpiecznej przestrzeni, weź orzeźwiający oddech i otwórz oczy. Witamy z powrotem.